Czy żeby robić skuteczny marketing, musisz być we wszystkich platformach w mediach społecznościowych? Witaj, nazywam się Marcin Kołowka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i jedną z moich podstawowych supermocy jest dobre robienie marketingu. Oprócz budowania zespołu, zarządzania biznesem, to specjalizuję się i lubię robić marketing, więc będę tutaj też opowiadał trochę rzeczy o marketingu. A dzisiaj o tym, że nie zawsze musisz robić więcej, żeby osiągać lepsze wyniki. Myślę, że to jest coś, czego większość ludzi szuka, czego chcielibyście mieć, czy taką właśnie wiedzę, czy możliwość, żeby robiąc mniej osiągać lepsze wyniki. Bywały już tu takie materiały, ale bardziej od strony takiej mentalnej, czy też sposobu działania. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób robić marketing w mniejszej ilości, żeby dawał lepsze efekty. Przede wszystkim, jeżeli popatrzycie sobie chociażby tutaj na ten kanał, jeżeli byliście na mojej stronie internetowej i widzieliście inne jak moje kanały w mediach społecznościowych, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, tak? A jeszcze dodatkowo na każdym z nich jest, chociażby tu na YouTubie, możemy dodatkowo udostępniać jako społeczności. Dodatkowo, na przykład jeżeli chodzi o Facebooka, ja mam profil prywatny, ale jest jeszcze przecież Stories, tak? Dodatkowo jest fanpage, który też ma swój Stories. Instagram, który ma swoje Stories. I mówię, ja nie mogę. A jeszcze jest Instagram TV, tak? Na LinkedInie to samo. Tam jeszcze możesz dodawać artykuły, możesz zrobić normalne wpisy. Tam trzeba jeszcze normalnie wszędzie być aktywnym, ludziom odpisywać na komentarze. Ile miejsc, tak? Jakiś hardcore. Kiedyś wam zrobię nawet taką, jeżeli chcecie. O, może tak się umówmy. Jeżeli to jest dla was coś wartościowego, dajcie mi znać, czy chcielibyście taką rozpiskę zobaczyć. W ilu miejscach, co udostępniamy i publikujemy, jeżeli chodzi o udostępnienie jednego filmu, albo w ciągu tygodnia. Ile jest tych rzeczy, żeby rzeczywiście to się rozwijało tak, jak się rozwija. Ale ja na dzień dzisiejszy mam do tego zatrudnione dwie osoby. Tak? Osobno jeszcze mamy operatora osobno, który obrabia te filmy. Tak? My z tego wyciągamy zajawki, z tego robimy materiał do tego, żeby udostępniać to też na innych platformach i w innych materiałach. Tak? Jest osoba, korzystamy z programów też, tak? Które nam robią transkrypcję. Są osoby, które to później sprawdzają jeszcze, żeby wszystko było dobrze i to przerabiają na artykuł. Mówiłem o tym w filmie, który był o tym, jak ogłaszałem, że ruszamy z podcastem, na który też serdecznie zapraszam. I tam mówiłem o tym, jak można robić redystrybucję treści. Ale teraz to już mamy zespół do tego osób, tak? Dlatego, że to już jest po części gdzieś tam nasz biznes. Sam sobie jeszcze nie, natomiast mając kilka biznesów, to mi to po prostu, ja też mam swojego klientów, tak? Ty dzisiaj to oglądasz, tak? Patrzysz i mówisz, dobra, dzisiaj Marcin mówi akurat o marketingu. Pewnie jakby ja już wiem, tak? Że będę robił szkolenie z marketingu, więc jeżeli kilka takich materiałów zobaczysz, pomyślisz, dobra, być może warto od tego gościa uczyć się też offline, albo kupić jego książkę, tak? Ale jeżeli mówię o oddłużeniach, no to zaczynam mieć z tego klientów po prostu na oddłużenia, tak? I to coraz większe ilości i to naprawdę konkretnych, tak, zarówno biznesy, jak i osoby prywatne, ale nie o tym. Tutaj skupimy się o tym, czy musimy być wszędzie. Jestem w kilku miejscach, dlatego że wszędzie tam mam klientów. Jestem w tych miejscach, w których strategicznie myślałem o tym po prostu, żeby tam być i wiem, dlaczego tam jestem. I jeżeli chcesz gdziekolwiek działać, to się zastanów po pierwsze, jakie ty masz zasoby czasowe i jaki ty masz cel. Po prostu, gdzie są twoi klienci? To jest pierwsza rzecz. No oczywiście, najpierw powinieneś zrobić sobie personę i zastanowić się, kto jest twoim klientem. Jeżeli już zastanowisz się, kto jest twoim klientem i gdzie on spędza swój czas, to zastanów się, gdzie oni są, tak? Być może lepszym rozwiązaniem będzie na przykład działanie na LinkedInie, a na Facebooku w ogóle. Zostaw sobie tam po prostu prywatne konto albo i w ogóle nie będziesz potrzebował, tak? I sobie działaj tylko w jednym miejscu. Dużo lepiej jest w momencie, kiedy działasz w jednym miejscu, ale aktywnie odpisujesz ludziom, komentujesz odpowiednie materiały z twojej branży, tak? Masz tam rzeczywiście relacje ze swoją społecznością, masz rzeczywiście tam społeczność i tam się rozwijasz cały czas i wtedy to ma sens, żeby tam rzeczywiście działać, tak? A jeżeli ty gdzieś masz rozrzucone to na kilka platform, a nie masz czasu, nie masz zespołu, żeby byli wszędzie, w każdym miejscu, no to wtedy nie ma sensu, żebyś wszędzie działał i robił. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to w momencie, kiedy już się wypozycjonujesz, twój potencjalny klient wchodzi na twój fanpage, wchodzi w twoje media społecznościowe i widzi, że tam twój ostatni wpis był z lutego zeszłego roku. Jest informacja, że nie odpisujesz ludziom, tak, że są jakieś pytania w komentarzach, na które ty nie odpowiadasz. To ktoś myśli, hej, ta firma chyba nie istnieje. I wiecie, sam jak robię research gdzieś tam rynku, jak sprawdzam pod nowy biznes konkurencję, no to sobie sprawdzam i sam sobie robię takie notatki. No, na Facebooku ostatnio byli aktywni w 2018.
Być może idzie im super, być może mają bardzo dużo klientów, ale dla mnie jest to taka informacja, prawdopodobnie już nie funkcjonują, bo nie mają nikogo, sami nie działają, nikomu nie odpisują, nic nie publikują, więc prawdopodobnie po prostu zawinęli się, no i nikomu nie dali o tym znać, a wy już nie mieli budżetu na pozamykanie tych wszystkich rzeczy, czasu, chęci, cokolwiek, tak? No to dalej tam fanpage sobie wisi. Być może strona, dopóki jeszcze nie wygaśnie, domena sobie wisi, ale biznesu już nie ma. I taki jest sygnał, więc to nie jest to dobre, żeby być wszędzie, jeżeli nie masz czasu na to wszystko. Zastanów się, gdzie są twoi klienci. Ja tak ostatnio sobie rozmawiałem właśnie też z jedną osobą, z którą rozmawialiśmy o marketingu sportowym i czasami to są takie nie do końca oczywiste rzeczy, ale chociażby takie endomondo, tak, które mówisz, włączasz, żeby iść sobie pobiegać, ale przecież tam tworzysz swoją społeczność. Być może to jest dobre rozwiązanie, żeby ktoś, kto robi treningi personalne, zbudował swoją społeczność na Endomondo. Tak, wziął i tam po prostu zaczął dodawać jakichś znajomych, tak, jakieś komentować jakieś treningi, dopingować ludziom. Być może ktoś z tych osób uzna, kurde, ten gościu jest fajny, może fajnie byłoby z nim robić treningi. Być może ta dziewczyna jest okej, żeby właśnie z nią razem zacząć trenować. Więc tutaj myślę, że to jest zawsze indywidualne podejście. Zawsze powinniście wyjść od tego, gdzie są wasi klienci i wybrać na początku jedną rzecz, jedną robić dobrze, rozwijać ją. Popatrzcie, my też moglibyśmy szybciej dokładać kolejne cegiełki, a robimy to krok po kroku, tak? Najpierw rok robiliśmy YouTube, dopiero później zaczęliśmy robić podcast, tak? Żeby też się wyspecjalizować, żeby nauczyć się robić dobre miniaturki, żeby zobaczyć, czego ludzie tak naprawdę potrzebują. Oczywiście zwiększyć też jakość nagrań, ale to, na to mogliśmy sobie pozwolić po około roku nagrywania, kiedy już też mieliśmy pierwsze efekty. I wprost mierzcie te wyniki. Zróbcie z tego biznes. Robiłem Wam tutaj też nagrania na temat, wiecie, rekrutacji, zatrudniania ludzi i tego typu rzeczy. I tutaj też wprost mówię, zaplanuj to sobie. Na moich szkoleniach rozwij swoją firmę, wprost mówię, zrób biznes plan na pracownika. Ty musisz wiedzieć, po co jest ta osoba, ile ta osoba zarobi dla firmy i kogo odciąży. Tak, jak zrekrutować taką osobę, podejść do tego tematu czysto biznesowo. I tak samo tu, marketing powinien być mierzalny, tak? I wiem, że jest to powiedzenie takie, ale też już tu na tym kanale o tym mówiłem, że w marketingu kiedyś się tak mówiło, że połowa budżetu jest przepalana, tylko nikt nie wie, która to jest połowa. To jest stare powiedzenie i one dawno nie funkcjonuje, już dawno nie działa. Po prostu dzisiaj większość rzeczy, naprawdę zdecydowaną większość rzeczy możemy mierzyć. Nawet takie aspekty jak tam PR-owe, możemy to mierzyć, jakie to daje efekty. A szczególnie takie rzeczy jak działania w mediach społecznościowych, gdzie ty widzisz po prostu wszystko, pełne zaangażowanie. Możesz sobie zobaczyć, z jakich źródeł masz klientów, tak? Jak ta osoba reagowała na to, co robisz. Później możesz dokładać jakieś kolejne cegiełki do tego, jakieś mailingi, tego typu rzeczy, zbierać do newslettera tych klientów, edukować ich. To są już kolejne rzeczy, nad którymi możemy sobie popracować. Możecie mi tutaj napisać też, co najbardziej Was interesuje. Za jakiś czas pojawi się też tutaj konkretna ankieta, tak? Dlatego, że też przygotowuję się do napisania książki typowo o marketingu. Obawiam się, właściwie tak mógłbym chyba powiedzieć, że obawiam się, że to będzie najgrubsza książka, jaką napiszę, ale to gdzieś tam kawałek dalej. Na razie, jeżeli coś jest takiego pilnego, to będę tutaj nagrywał materiały na ten temat, a jednym z najczęstszych błędów, jakie gdzieś tam widzę, to to, że jak ludzie już usłyszą, że trzeba działać w mediach społecznościowych, to zakładają konta wszędzie, nie edukując się po prostu w tym temacie, będąc napalonym przez tydzień, po tygodniu się okazuje, że kurde, ale gdzie sprzedaż, gdzie ci klienci, przecież gdzie obsługa tych klientów i zapominają o tym, tak, bo muszą wrócić do robienia normalnego biznesu, tak, i wtedy zapominają o tym i mówią, media społecznościowe nie działają. Ale jednak jest wiele sytuacji, w których ludzie budują tam fajnie relacje, może nie sprzedają wprost, ale dzięki temu jest to jakieś takie, jak to się mówi, dowód społeczny, tak, na to, że warto z tą osobą zacząć współpracować, a przynajmniej sobie nie przeszkadzają, tak, bo też jeżeli ktoś szuka firmy i mówi, dobra, na Facebooku ich sprawdzę, a nie ma tam, tak, a powinni być według klientów, no to też jest błąd, więc zobaczcie sobie, gdzie są wasi klienci, gdzie mogą was szukać, gdzie wy też się jakby czujecie daną platformę, może to będzie YouTube, a może ktoś powie, w życiu przed kamerą nie ma szans, ale na przykład ma fajny dźwięk głosu, tak, i powie, mogę podcast prowadzić, tak, i będę prowadził podcast, a może powie, nic z tych rzeczy, w ogóle zostawcie mnie, nie mam ani sprzętu, ani czasu, ani nic, mogę pisać teksty, blog, super, tak, ktoś inny jest grafikiem, niech robi infografiki, tylko gdzie je udostępniać, tak, niech to będzie Facebook, może Instagram, jeżeli coś robisz naprawdę fajnego, Pinterest, why not, nie, to popatrzcie, jest tych możliwości dużo, tylko błędem jest działanie wszędzie.
Ja wiem, że teraz dziwią się osoby, jeżeli to będą słuchać, a będą tego słuchać ludzie z mojego działu właśnie marketingu, no, wiedzą, że jak Marcin przychodzi, to mówi nowa platforma, musimy tam być pierwsi, najlepsi i w ogóle rozwalić system, tak? Ale prawda jest taka, że nie musimy być wszędzie. Prawda jest taka, że musimy być tam, gdzie już jesteśmy, tam mamy być zaangażowani, mierzyć to, sprawdzać, czy coś nam się spina, czy to się, ale też nie po tygodniu, tak? Dajmy sobie rok, półtorej, dwa działania na danej platformie i wtedy to ma sens i wtedy patrzycie, czy to się spina, czy tam są wasi klienci, a wy też macie czas na to, żeby opanować tą platformę, dopracować swoje działania na tej platformie i widzicie po prostu, czy macie z tego klientów. Więc nie musisz być wszędzie, ale sprawdź sobie, jakie są grupy docelowe w danych, na danych platformach, jaka tam jest tematyka, co tam się dzieje, jakie tam są formaty, tak? Czy to jest właśnie bardziej tekst, czy wideo, czy audio. Zobacz, co tobie pasuje i gdzie są twoi klienci. Wybierz to. Na początku polecam jedną. Nawet jak dzisiaj już prowadzisz marketing na 3-4 i wiesz, że on jest po prostu średni, może lepszym rozwiązaniem jest usunąć całkowicie te konto. Tak jak kiedyś też sprawdzałem na Twitterze jakieś nasze firmowe konta, ja mówię, ja pierdzielę, 23 osoby nas śledzą, serio? To przecież, wiecie, jakbym wydał na Facebooku, nie wiem, zakładam, że 10 zł, tak, to bym dotarł do większej ilości ludzi, a tam trzeba było to założyć, udostępniać, jakieś rzeczy tam robić. Mówię, tragedia, usuwajmy to po prostu czym prędzej, bo to wstyd jest po prostu, a nie profesjonalne działania, tylko czas nam to zabiera. Więc skupmy się na mniejszej ilości, być może z 3 warto zrobić, może nie do jednej, może 2, jeżeli już gdzieś tam działacie, ale jak zaczynacie, jedna działanie dobre przez jakiś konkretny czas, potem myślcie o kolejnych. Na początku jedna i tam działajcie i testujcie. Później krok po kroku, jak to się spina, też nie będziecie mieli tej frustracji, że wywalacie kasę tak, że czas ucieka, a z tego nic nie ma. Bo na początku może nic z tego nie być. Musicie być cierpliwi. Tyle, jeżeli chodzi o te działania. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was na inne moje media społecznościowe. Zapraszam Was na moją stronę internetową, gdzie też mamy blog, tak, do posłuchania podcastu. Mam nadzieję, że gdzieś tam, jeżeli nawet nie macie czasu oglądać, to Wy to posłuchacie tych informacji. No i co, zachęcam do subskrypcji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.